Ja powiem tak, że już przeżyłem wiele sędziów w mojej karierze. I ja jeszcze takiego sezonu też nie przeżyłem i tyle pomyłek sędziowskich, co było teraz na wiosnę. I trzeba powiedzieć, że taki jeden przypadek, Siemaszko, strącił dwa kluby, można powiedzieć. I Górnika, i Ruch. Gdyby Ruch wygrał to spotkanie na Arce, być może tu by było świetne widowisko, bo by naprawdę czysto sportowo walczylibyśmy o byt w Ekstraklasie. Ja myślę, ja to krótko podsumuję, bo nie chcę tutaj za długo was przetrzymywać, ale coś mi wygląda, że pan Przesmycki nie daje sobie rady z sędziami. Bo nie, 2 lata temu czy 3 lata temu ci sędziowie jeszcze byli dobrzy. I w tej chwili są coraz gorsi. Dlaczego? Bo sędzia, który skandalicznie sędziował u nas na spotkaniu Górnik z Wisłą Płock, zostaje nagrodzony w następnym meczu na topie. Jagiellonia Legia, w niedzielę Legia, Lechia. Tego nie rozumiem. I naprawdę trzeba się zastanowić, czy nie zmiana prezesa poprawi na pewno to sędziowanie. Naturalnie, że zawsze każdy uderza się najpierw w pierś. No, tak jak pan tutaj podpowiedział, kontuzje i to w linii defensywy. Tylko mieliśmy tam kontuzje, gdzie indziej nie. No to zaważyło, że wiele spotkań musieliśmy szukać, robić z kogoś w sekundzie obrońcę, który był napastnikiem czy pomocnikiem. To była trudna sytuacja, ale mimo wszystko, gdybyśmy mieli punkty przy tych pomyłkach z jednego czy z drugiego spotkania, które naprawdę możemy mieć żal, no to byśmy tych problemów nie mieli. Bo myśmy piłkarsko pokazali, że potrafiliśmy stworzyć fajne widowiska. I to nie tylko ja o tym mówię, tylko wokół tej drużyny mówiło się. Czy w Kanał Plus, czy media. Wiele meczy było tak, że rozegraliśmy mecz kolejki. No, i niestety musimy się pożegnać z Ekstraklasą. Na pewno teraz jest czas to wszystko przełknąć, bo no nie przeżywałem jeszcze takiej sytuacji. I myślę, że jest na Lubelszczyźnie fantastyczny klimat i można stworzyć fajny zespół i wrócić do Ekstraklasy. Ja już nie jedną porażkę przełknąłem, ale powiem, że nie spodziewałem się, że akurat ten zespół znajdzie się w pierwszej lidze, bo naprawdę potencjał był dużo, dużo większy. To, co miałem, to powiedziałem, trzeba się zabrać tak jak pan, jak każdy klub, który jest degradowany, poukładać na nowo zespół i najlepiej w pierwszym roku w tej lidze, żeby każdy zespół, czy to Ruch, czy my, wróciliśmy do Ekstraklasy.